naszego podcastu Każdy z Każdym posłuchasz tylko w aplikacji MP Go. Proszę Państwa, już za tydzień rozpoczną się finały piłkarskich Mistrzostw Świata. Już zacieramy łapki, już nie możemy się doczekać na to, co się wydarzy, jak zagra reprezentacja Polski, ale właśnie dlatego, że mamy jeszcze parę dni i tak trzeba czymś zabić czas, no ile można czytać te skarby kibica, prawda? Nawet jeżeli to jest nasz przewodnik po Mistrzostwach Świata, najlepszy, wiadomo, no ale warto by było coś sobie obejrzeć przed tymi mistrzostwami. I dlatego pomyśleliśmy sobie, że wiecie, że jestem starym ramolem i lubię historię i lubię stare opowieści. Postanowiliśmy w takim składzie, jak sobie zaraz zobaczycie, z tymi dwoma sympatycznymi, młodymi, eleganckimi, przystojnymi dżentelmenami, których za chwilę przedstawię, postanowiliśmy przelecieć sprintem przez mundiale. Tak się nazywa ten program i o tym on będzie. Panowie, Rafał Byrski, czyli przepraszam, to archiwariusz. Archiwariusz już, Polskiego nie? Związku Piłki Nożnej, Biblioteki PZPN. Archiwariusz. To, czy to jest wpisane w listę zawodów? Czy jak ty masz nie. Na przykład działalność gospodarczą prowadzisz, to tam masz to zapisane? Nie mam archiwariusz. Dziennikarz jestem na wpisane, ale nie mam archiwariusz. No ale w każdym razie jesteś właśnie tym kimś, co przed chwilą powiedziałeś. Tak. Oraz Łukasz Zarzeczny, TVP Sport, który też lubuje się, kiedyś pamiętam, jak na Twitterze opublikowałeś listę, ile to było nazwisk? Tu nazwisk, pandemia temu sprzyjała, także Jezu, był to pomysł pandemiczny. 100 najlepszych piłkarzy świata. 100 najlepszych piłkarzy świata, choć dziś już bym zrobił tam zmiany w tej klasyfikacji. To były długie historie, rzeczywiście podczas pandemii się to dobrze oglądało. No więc panowie Rafał i Łukasz opowiedzą wam o historię sprintem, historię wszystkich mistrzostw świata. Tak sobie wymyśliliśmy, że w tym pierwszym odcinku opowiemy wam o trzech mistrzostwach, o trzech mundialach przed II wojną światową, czyli to jest z roku 1930, 34, 38. Będziecie mieli tutaj łatwo, co byście nie powiedzieli, nikt was nie sprawdzi. Słuchajcie, ten program sobie podzieliliśmy na pewnego rodzaju elementy składowe. Mój wstęp jest tutaj najdłuższy, ale ja od tego momentu się już w zasadzie zamykam i teraz będę już tylko wprowadzał kolejne elementy. Ale każdy program chcemy rozpocząć od tego i każde mistrzostwa, co się wtedy działo na świecie, prawda? Bo tak, żeby to umiejscowić w czasie tak. I przestrzeni. No to ruszajcie, chłopaki. No. Co się działo? Rok 1930. Rok 1930, wystarczy sobie wyobrazić, że żadna reprezentacja nie dotarła do Urugwaju samolotem. Mhm. Jeszcze to nie był tak rozwinięty sposób komunikacji. Wszystkie płynęły statkami. Mhm. Te podróże trwały ponad 2 tygodnie, więc samo to w sobie było już przygodą. Reprezentacje obliczyły, że sam turniej i powrót to 6 tygodni zajmowało, a trzeba było brać wtedy urlopy w pracy. Więc też nie wszyscy na przykład trenerzy potrafili dotrzeć razem z piłkarzami. Niektóre reprezentacje wystawiały jako trenerów swoich zawodników. To były też takie czasy. Jeśli jeszcze możemy sobie zobaczyć ciekawostki, tak kto wtedy był. Marilyn Monroe miała 4 lata, to mi się podobało najbardziej. Dokładnie tak. Kto wtedy był na czele, na przykład prezydentem USA, Herbert Hoover. No, wydaje się, że to były czasy prehistoryczne. Marilyn Monroe 4 lata miał. Rzeczywiście na świat przyszli Neil Armstrong, Clint Eastwood, Ray Charles, Sean Connery, Bernie Eccleston. Także. No Clint Eastwood mnie zaskoczył, że przyszedł w 30 roku na świat. No. ciągle reżyseruje. Ciągle reżyseruje, słuchajcie, tak. I wtedy rodziła się ta idea mundialowa, zresztą piłkarze, jak strzelec z pierwszej bramki, Lucien Laurent, mówił, że my sobie nie zdawaliśmy sprawy, co to jest, czym uczestniczymy, co to jest za turniej, czym on się stanie. Także jechali na kolejny taki turniej, sprawdzić się w kraju Urugwaj. Być może zaraz będziemy pewnie mówili też o gospodarzu, tak? Co to był za kraj, bo to wcale nie był przypadkowy wybór. No nie był przypadkowy wybór, dlatego że pamiętajmy o tym, że to był 24 i 28 rok, dwukrotny mistrz olimpijski, więc ta reprezentacja Urugwaju dominowała na świecie, tak samo jak reprezentacja Argentyny. Te dwie reprezentacje były, jakby powiedział Leo Benhakerę, level wyżej niż pozostałe reprezentacje, które grały w tych mistrzostwach świata. Oczywiście w 4 reprezentacje z Europy, które przyjechały, to nie był jednak ten pierwszy sort, to nie były te najlepsze reprezentacje, bo nie było Anglików, którzy byli w ogóle poza FIFA. W ogóle nie chcieli grać w piłkę wtedy z innymi nacjami bardzo oni długo, byli tak, uważali się za najlepsi. Splendid isolation, my nie gramy splendid z isolation. My jesteśmy najlepsi. Nie było Włochów, nie było Czechosłowaków, nie było Węgrów, nie było Austriaków. Pamiętajmy, że oni grali swój turniej taki o tytuł mistrza Europy Środkowej. To był taki turniej najbardziej jakby szanowany
Anglii ekskluzywny. Tak, reprezentacja Polski też grała w tym turnieju. Czekajcie, to teraz prowadzimy dżingielek, bo to już widzę bardzo fajnie, bardzo sprawnie, ale jest taki dżingielek. Kto gdzie? I właśnie tutaj sobie opowiemy o tym, gdzie my gramy w piłkę i kto gra w piłkę na tym turnieju w 1930 roku. Halo, prawa strona stołu, daję wam głos. Więc tutaj cztery reprezentacje z Europy, tak jak już powiedziałem, Francja, Jugosławia, Rumunia oraz Belgia. No to nie były reprezentacje pierwszego sortu, prawda? Tutaj były to były reprezentacje, które dosyć przypadkowo się na tym turnieju znalazły. Nie trochę złapanki były chyba. Trochę tak, trochę złapanki były. Tak, chciałem zauważyć tutaj a propos też jakby warunków i świata, który wtedy był, jak on był wtedy zorganizowany. Mówimy Urugwaj. Dlaczego Urugwaj? Turniej był organizowany w setną rocznicę uchwalenia Konstytucji Urugwaju, więc to było wielkie wydarzenie, bardzo ważne w historii tego małego kraju, ale to nie był biedny kraj. To nie był malutki kraj wciśnięty pomiędzy wielkie terytorialnie kraje Ameryki Południowej. To był rzeczywiście bogaty kraj. Pamiętajmy, że Urugwaj zwracał reprezentacjom uczestniczącym koszty podróży. Ale tylko 17 osobom, bo tylko 17 osobom. Dlatego te kadry były różną liczbę piłkarzy. Tak, ale już to był jakiś gest, prawda? FIFA, która wtedy raczkowała, to były początki, jakby zupełnie tego nie zapewniała. To było bardzo jeszcze wszystko raczkowało, więc taki gest organizatora był też bardzo ważny. No jeszcze pamiętajmy o tym też, że stadion wybudowali w ciągu roku Centenario, tak? No to też świadczy o tym, że mieli kasę. Tak, właśnie. Kto gdzie, czyli gdzie gramy? Mieliśmy grać tylko na jednym stadionie, ale on nie został ukończony na czas. Ale wyobraźcie sobie, że stadion na rzeczywiście 80 tysięcy, mówi się, widzów, powstał w rok. Czy to jest w ogóle dzisiaj możliwe? No, sam projekt pewnie trwa. Katarze, wszystko jest możliwe. To, no, kontenery można w roku stawić, ale pytanie, czy rzeczywiście by się udało. Tutaj rzeczywiście stadion z betonu, betonowy kolos. Więc mundial rozpoczął się na dwóch innych stadionach. To były Park Central i Estadio Pocitos. Stadiony Peñarolu, Nacionalu, które miały być nieużywane, dużo mniejsze. I to na nich odbyła się inauguracja mundialu. I bardzo pięknie. I wprowadzamy kolejny dżingielek, bo ten program musi mieć swoją strukturę, swoje rozdziały. Hity. To o nich teraz sobie porozmawiamy. Ale panowie idziecie jak po swoje, ja was do niczego wam nie jestem potrzebny. Co było pierwsze, jajko czy kura? Bo właściwie który mecz był pierwszy? Czy mecz Francja-Meksyk, czy Stany Zjednoczone-Belgia? One się odbywały o tej samej godzinie, więc tak naprawdę nie było wiadomo, który z tych meczów został uznany przez historyków. To jest bardzo ważne, bo ciągle nie wiemy, czy ten Laurent, o którym tutaj wspomniałeś, jest strzelcem pierwszego gola na Mistrzostwach Świata. Pierwszego gola jest, bo to jest. Wiadomo, że on, czy strzelił go w pierwszym meczu. To jest pytanie. Dla statystyków to jest niezwykle ważne. Tutaj Leszek Jarosz w swojej książce Historia Mundiali zajął się tematem bardzo dogłębnie. Wiadomo, Francja, Meksyk, 4-1, pierwszy gol Lucien Laurent strzela. W 19 minucie, tak? Więc wszystkim wydaje się, że skoro on był pierwszy gol, to był pierwszy mecz. Jednak badania Leszka wskazują, że chyba jednak mecz USA-Belgia rozpoczął się ciutkę wcześniej. Sędzia był szybszy, szybciej gwizdnął i on odbywał się na Park Central, stadionie większym. Tam było ponad 10 tysięcy widzów prawdopodobnie na tym stadiu Pocitos na meczu Francji z Meksykiem. Jakieś 2-3, chociaż też oczywiście są różne dane. Bardziej też ciekawe, nikt nie prowadził takich statystyk a propos frekwencji i patrzyło się potem, jaki był zysk z biletów. I dzieliło się to przez koszt jednego biletu. I stąd wiemy mniej więcej, ile było kibiców na każdym spotkaniu. Ale jeden z meczów chyba 300 osób tylko liczył. Tak, któryś z tych meczów oglądało tylko 300 osób. To chyba najmniejsza frekwencja w ogóle w historii mundiali. Tak, to był mecz Peru-Rumunia, o którym mówi Rafał. Mecz bardzo brutalny, o czym pewnie będziemy jeszcze rozmawiać. Po dżinglu, a propos sędziach. Tak. Mecz bardzo brutalny. Pamiętajmy jedno. My mówimy teraz, mundial w Katarze jest podczas zimy katarskiej, czyli 30 stopni, tak? Tam był mundial podczas prawdziwej zimy. Tam podczas niektórych meczów było kilka stopni. I właśnie podczas meczu Peru-Rumunia być może kibiców byłoby więcej, gdyby były inne warunki atmosferyczne. Padał śnieg, było zimno. Ale piłkarze grali w swetrach, także naprawdę warunki były takie wtedy do gry podczas tego pierwszego mundialu. Ale mówiłeś jeszcze o meczu Meksyk-Francja. Tam była ciekawa sytuacja, bo tam ten wybitny francuski bramkarz Alex Tepo doznał kontuzji już w 23 minucie. Zastąpił go zawodnik z pola Chantrel, bo wtedy nie można było zmieniać piłkarzy. Nie ma zmian. Nie ma zmian. Do 70 roku nie było zmian. I była to pierwsza sytuacja. W pierwszym meczu właściwie, jeżeli uznamy, że ten mecz był numerem jeden, że doszło już do takiej niecodziennej sytuacji. Alex Tepo później zresztą bronił rzut karny w Saavedry, tak, w meczu z Chile.
I to też była pierwsza jedenastka broniona w Mistrzostwach Świata. No Alex Tepo też był jednym z najlepszych bramkarzy tego turnieju. Uznawany za jednego z najlepszych bramkarzy tego turnieju. Będziemy też wybierać naszą jedenastkę. No, trwały tutaj między mną a Rafałem gorące dyskusje a propos bramkarza turnieju, no, ale jednak Francja odpadła po fazie grupowej, no, więc dlatego stwierdziliśmy, że jej bramkarz nie może być. Chociaż byłem fanem Tepota, tak, to prawda. Żeby on miał swoje argumenty. Podprowadzając was już trochę pod finał, zaraz będzie o tych kontrowersjach sędziowskich, bo w każdym turnieju takie będziemy mieli, im dalej dla was, tym pewnie będzie ich więcej. Były niespodzianki w tym turnieju, jak powiedzieliście, Argentyna i Urugwaj to były zespoły, które finalnie znalazły się w tym finale i chyba z grubsza uważano, że to są najsilniejsze reprezentacje tamtych lat. Silniejsze niż Brazylia chociażby. Oj, zdecydowanie. Wystarczy powiedzieć jedną rzecz. Mistrzostw Europy jeszcze nie było, nikt nawet o tym nie marzył, tak? Ale Copa America odbywała się od 1910 roku, więc miała już 20 lat historii. I kto wygrywał? Uwaga, Urugwaj 6 razy, Argentyna 5. Mm-hmm. Więc mieliśmy dwóch absolutnych dominatorów, drużyny bardzo do siebie zbliżone. Rafał wspomniał o finale Igrzysk Olimpijskich 28. Kto tam grał? Argentyna. Urugwaj z Argentyną. Jakie były... jeszcze, tak, w 24 zdobył. Tak, a jakie były wyniki? To był finał, Urugwaj-Argentyna 1-1 po dogrywce, mecz trzeba było powtórzyć. Zobaczcie, jak to było wyrównane reprezentacje, jak wyrównane drużyny prezentowały poziom. Dopiero w tej dogrywanym meczu drugim było 2-1 dla Urugwaju. Zobacz, Łukasz, w 29 roku był finał Copa America, tam Argentyna wygrała z Urugwajem 2-0. Także to już było, też nie było wiadomo, jak się potoczy ten finał w 30 roku, także, chociaż wiadomo, ściany przemawiały za Urugwajem. Wiadomo, że te dwie drużyny zdominują turniej i jeśli pytało się o niespodzianki, to nie było niespodzianką. Obie dotarły do finału. W półfinałach wyniki 6-1 Argentyna 6-1, USA, 6-1 Urugwaj i Jugosławia. Takiej dominacji już później nie było w żadnym mundialu w półfinałach na tej fazie. To zanim o samym finale, to najpierw panie sędzio i tutaj właśnie o tych sędziowskich kontrowersjach, to ludzi kręci najbardziej. No i jak? Kto tam sędziował i z jakim skutkiem? Improwizacja pełna, jeżeli się dowiedziałem, że Rumun i Radulescu bodajże, tak, i Boliwijczyk Saucedo piłkarze byli jednocześnie sędziami asystentami na liniach biegali. Czyli taka atlasa polska dzisiejsza. Dziwna, tak. Sytuacja też Brazylijczyk Rego bodajże prowadził mecz Argentyna-Francja i też tam zakończył zbyt wcześnie, tam jak Francuzi atakowali, zakończył zbyt wcześnie. Później 8 minut przed czasem. Mimo, że wiadomo było, że mecz piłkarski trwa 90 minut, on zakończył 82. Francuzi byli wściekli. Wściekli byli, bo jeszcze byli atakowali jeszcze. Później wbiegli na boisko i wymusili na nim kontynuowanie meczu. Znowi ten mecz, ale to było to słabe. To było słabe, tak rzeczywiście, że tych takich dziwactw było więcej, prawda? Tam Mateucci chyba był też taki sędzia, który się też zgłosił jako fizjoterapeuta do reprezentacji Meksyku też. No to chciał sobie dorobić. To dziwne czasy były. Dziwne czasy. Ci sędziowie dopuszczali do bardzo brutalnej gry. Wiadomo, mamy program sprintem przez Mundiale, będziemy opowiadali o tym, jak to było generalnie chorobą, która toczyła sędziów, że nie pozwalali na zbyt mocną grę. Dopiero być może te czasy Diego Maradony, kiedy on kopany niemiłosiernie przez wszystkich rywali, jakby wprowadzał te zmiany, że gwiazdy muszą być chronione. Wtedy nie było żadnej ochrony gwiazd, żadnej ochrony piłkarzy finezyjnych, kiwających się, dryblujących. Ale Łukasz zwrócił uwagę, że były też postulaty takie, żeby sprowadzić angielskich sędziów. Którzy, i to było właściwie się pojawiało 30, 34, 38, żeby ich wprowadzić, bo wtedy ten poziom sędziowania byłby wyższy. No bo wiadomo, że tam już było zawodowstwo, ci sędziowie już byli dużo bardziej doświadczeni, ale niestety to nie przyszło. Dopiero sędziowie angielscy, dopiero w 50 roku na Mundialu w Brazylii dopiero tak, to prawda. Tutaj mieliśmy okropne kontuzje, tak jak Rumun Steiner, złamana noga w dwóch miejscach meczu Peru-Rumunia. Musiał 6 tygodni leczyć się w Urugwaju, zanim w ogóle mógł udać się w podróż powrotną do kraju. Instytucji czerwonych kartek jako takich też jeszcze nie mieli. Było wyrzucanie piłkarzy z boiska, więc więc byli wyrzucani z boiska. Tak samo jeszcze drugi zawodnik, bardzo poważnie kontuzjowany, Gomez, Boliwijczyk, w meczu z Jugosławią. Też złamanie nogi, tak? Przegrali 0-4 grając dziesiątkę. Co ciekawe, Rumunia bez Steinera na boisku i tak wygrała z Peru 3-1, także nie zawsze ci osłabieni mieli z tym problem, ale rzeczywiście granie w dziesiątkę, nie ma zmian, nie można wprowadzić nowego zawodnika, no to też był wielki problem dla drużyny. Jeden sędzia się wyróżniał, tak, Belg John Langeni, tak, który prowadził 4 mecze na tym mundialu i to chyba był w ogóle, jeżeli chodzi o sędziów, najlepszy sędzia, jeden z najlepszych sędziów świata w ogóle przedwojennych, bo on sędziował też w 34 i w 38 roku. No wybitny sędzia i właściwie był głównym faworytem do prowadzenia tego finału. Co ciekawe, Belk dowiedział się o tym na wycieczce do Buenos Aires, bo nawet nie wiedział o tym, że będzie sędziował ten mecz. I tu, że właściwie w dniu finału też miał już wypłynąć właściwie statkiem do Brukseli z ekipą belgijską, bo też nie spodziewał, że będzie sędziował ten mecz najważniejszy, czyli finał. No i tak się możemy stało. Możemy płynnie przejść do finału. Bardzo pięknie. Nasz dżingielek. Gramy o złoto.
Belg z gwizdkiem daje sygnał do rozpoczęcia meczu. Urugwajczycy, ta koszulka, patrzcie, jesteśmy przygotowani. Tu koszulka Argentyny, gdzieś tam Włochy, stare koszulki reprezentacji polskiej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Argentyna i Urugwaj są w finale. No i teraz pytanie, kto... pierwsze pytanie było, jaką piłką grać, tak? No bo były problemy z piłką. Czy Argentyńczycy chcieli grać swoją piłką, Urugwajczycy chcieli grać swoją piłką, sędzia zarządził losowanie. Z tego, co pamiętam, argentyńska piłka wygrała, że grano piłką argentyńską. Ale być może drugą połowę już urugwajską. Też są takie źródła, które to podają, żeby było sprawiedliwie. Tak. No i w pierwszej połowie Urugwaj był chyba jednak delikatnie lekkim faworytem, dlatego że no był przede wszystkim gospodarzom ściany pomagają, ale do przerwy było 2-1 dla Argentyny. Chociaż była pierwsza kontrowersja, że Stabile strzelił gola ze spalonego, ta na 2-1. Podobno kapitan reprezentacji Urugwaju na Sazy przyszedł w przerwie do sędziów i były dwie wersje właściwie tej sytuacji. Bo pierwsza wersja była taka, że nawrzucał po prostu sędziom, że to jest, tak nie powinno być i to jest wielki skandal. A druga wersja, że w sposób bardzo kulturalny wytłumaczył, dlaczego ten gol nie powinien być uznany, bo Stabile był na spalonym. Więc są dwie różne wersje tej sytuacji. Varu nie było. Nie było. Sędzia John Langnus, którego widzieliśmy przed chwileczką też w ilustracji, zapanował nad gorącymi temperamentami piłkarzy. Choć był to też mecz bardzo brutalny. Tam rzeczywiście nikt nie odstawiał nogi. Naoczni świadkowie twierdzili, że szczęk kości było wręcz słychać na trybunach, mimo tumultu, mimo wrzawy, mimo tych tysięcy na trybunach. Także naprawdę tam się działo. I Argentyńczycy, którzy teoretycznie, być może dzięki temu, że mieli Stabile, kilku innych piłkarzy, Montiego, indywidualnie byli być może nawet lepsi, to jednak twierdzili właśnie po tym meczu, że przegrali z tym zespołem, który tak stworzył Urugwaj, z tym skonsolidowanym, kompaktowym rywalem, który zaskoczył ich zespołowością. Ten kapitan Nasazi to był taki człowiek, który trzymał ich tam wszystkich w garści w Urugwaju i to był taki ich rzeczywiście lider, nie tylko kapitan, ale taki lider z prawdziwego zdarzenia. Słuchajcie, chcę was zapytać, czy ocalały jakieś, czy zostały ślady tego meczu w wersji filmowej? Tak. Oczywiście, znaczy zostały i nawet zostały restaurowane przez FIFA, prawda? No właśnie. Pracuję na co dzień w telewizji polskiej, w TVP Sport. Mam to szczęście, że mam dostęp do archiwów. Co więcej, podczas mundiali, które też pokazujemy, często dostajemy z FIFA różne obrazki a propos starych archiwalnych mundiali. I przed ostatnim mundialem dostaliśmy pokolorowane fragmenty mundialu z 30 roku, właśnie finału Urugwaju z Argentyną. No i powiem wam szczerze, po prostu byłem zachwycony, to ożyło. Tak? Ten czarno-biały obrazek nagle zaczął żyć. Ci piłkarze dostali nowe tożsamości. To chyba z okazji stulecia FIFA był ten był odnaleziony, odcyfrowany ten materiał i pokolorowany. Tak? Jak to wygląda dzisiaj z perspektywy piłki nożnej, wiesz, XXI wieku? Ja wiem, że zupełnie inaczej, ale ja wiem pewnie, że może nawet tempo tego obrazu, chociaż nie wiem, czy udało się zachować tempo 1-1. No i co tam widzisz? To najgorzej, że była bardzo słaba pogoda wtedy też. Czy siąpił deszczyk, właśnie jakiś lekki, boisko było nasiąknięte. Przez to ta jakość też jest słabsza. Tak? Ci piłkarze też nie są tak super wyraźni, chociaż ich widać, jak grają. Widać duże umiejętności indywidualne tych piłkarzy. Oni dobrze panowali nad piłką. Potrafili naprawdę ją prowadzić, potrafili dośrodkować, potrafili dryblować. Oczywiście tempo było takie, tempo było oczywiście inne. Nie było takiego pressingu, jakbyśmy dzisiaj widzieli, do skoku natychmiastowego. Tak? Oni mogli przyjąć piłeczkę, zobaczyć się. Formacje wymieniały sobie piłkę. Pamiętajmy, że były zupełnie inne ustawienia. Grało dwóch obrońców, trzech pomocników. No i to też nie były też takie kompaktowe takie bloki, prawda? Tak, na tym boisku. Przechodzenie fazami do gry. Ale rzeczywiście indywidualnie, to później to będziemy o tym opowiadać, taki Ernest Wilimowski, to mógłby dzisiaj, myślę, spokojnie spróbować zakręcić naszymi obrońcami. No, technika użytkowa była fantastyczna. Tak, Guillermo Stabile, król strzelców tego mundialu, 8 bramek. El Filtrador, jak oni mówili. Taki typowy Argentyńczyk, gwiazda mundialu, czyli poniżej 170 cm wzrostu, ale spryciarz niewiarygodny. Także indywidualnie rzeczywiście, jeśli chodzi o tempo gry, zrozumienie, taktykę, no to jeszcze były początki. Urugwaj został pierwszym mistrzem świata, wygrywając mecz z Argentyną 4-2. Tutaj widzicie teraz dane dotyczące tego spotkania. Zawodnicy grali jeszcze w koszulkach bez numerów, jak też widzieliśmy na tych koszulkach. Kiedy się pojawiły numery? Pamiętacie kiedy? Bo ciężko się w ogóle kibicom, myślę, oglądało te mecze. Wiadomo, tak jak mówisz, zawodnicy mieli swoje ściśle przypisane pozycje, więc sądzę, że dla ówczesnych oglądających, dla tych, których interesowało, powiedzmy, kto jest kim, no to pozwalało im zidentyfikować graczy. No niemniej tych numerów na koszulkach nie było. Wydaje mi się, że to 50. rok. 50. rok, tak. A w 54. w Szwajcarii już były stałe numery przypisane do wszystkich piłkarzy, już grali ze stałymi numerami. To już zupełnie. No dobrze, panowie, to w takim razie została nam już ostatni element tych pierwszych mistrzostw świata. Coś oczywiście panowie pobili przed programem, że trzeba było ich rozdzielać, a mianowicie drużyna marzeń. Gwiazdy. Pierwsze gwiazdy piłkarskich mistrzostw świata.
ta drużyna wygląda jak? O kogo się tutaj kłóciliście? Szczerze mówiąc, jak wyście to robili, skoro naprawdę nie ma możliwości obejrzeć sobie tych piłkarzy i ocenić? Tak, no my się tu mądrzymy, a wiadomo, że wiedzę czerpaliśmy jednak z książek, ze źródeł, zapracowań i nie będziemy wcale tego ukrywać. No, z samego tego meczu widać wszystkie gole, widać gole szczególnie Urugwajczyków na tych taśmach archiwalnych i w tych skrótach archiwalnych. Piękne gole pod poprzeczkę naprawdę wpadały, niczego nie trzeba się wstydzić, jeśli chodzi o tamtych piłkarzy. Ale na pewno nie jesteśmy oryginalni, bo jednak Urugwaj i Argentyna dominują tak w 11. Skoro po 6-1 wygrywali w półfinałach, no to raczej nie mieli konkurencji. Chciałbym powiedzieć o największej gwieździe. To jest José Leandro Andrade, czyli pomocnik urugwajski, ciemnoskóry. Od razu zacznę, widzieliśmy też zdjęcie reprezentacji Urugwaju, był jedynym ciemnoskórym piłkarzem wówczas. Pamiętajmy, rok 30, jeśli wracając do tych kulisów, to nie było oczywiste, że drużyny południowoamerykańskie miały w składach piłkarzy ciemnoskórych. Brazylijczycy nie mieli żadnego. Pamiętajmy, że Urugwaj był trochę pionierem, jeśli chodzi o wprowadzanie piłkarzy ciemnoskórych. Isabelino Gradin to był taki wielki poprzednik José Leandro Andrade. W 16 roku król strzelców Copa America. Mimo tego, że wygrali wtedy finał z Chile 4-0, wystąpił jeszcze drugi piłkarz ciemnoskóry, Juan Delgado. Chilijczycy wystąpili z podaniem oficjalnym, żeby anulować wynik finału, dać im Walkowera, bo tam grali ciemnoskórzy. Więc zobaczmy, jakie to były, jaka droga dochodzenia do tego, żeby taki Leandro Andrade zagrał w finale Mistrzostw Świata. Ja jeszcze wspomnę może jeden piłkarz, którego tutaj ma, czyli Urugwajczyku Castro, który grał jednoręki piłkarz. W wypadku stracił rękę. W wieku 13 lat. Tak, pomagał rodzicom w pracach. W pracy i stracił rękę. Nie ma go tutaj, ale on strzelił tego pierwszego gola premierowego. Daliśmy Peusela z Argentyny też, żeby zachować jakiś balans między Argentyną. Wracając jeszcze tylko do tych kwestii ciemnoskórych w Brazylii, dla wszystkich kibiców Brazylii, których na pewno jest sporo w Polsce. Arthur Friedenreich, pierwszy ciemnoskóry piłkarz, król strzelców Copa America 19 roku. Wyobraźcie sobie, że miał pozwolenie na granie tylko wtedy, kiedy pokrył twarz mąką ryżową. Także no, pokazuje, jak to były jednak trudne czasy. To były zupełnie inne czasy. W takich czasach José Leandro Andrade zostawał największą gwiazdą mundialu i co się działo później? Słuchajcie, akurat jest kilka fragmentów jego dryblingu. To ja wam powiem, szapoba, szacunek, bo to i kwestia piętki, i balansu ciała. Tam zawodnicy myleni kompletnie przez niego, ale nic dziwnego, bo to był tancerz. On po mundialu wyjechał do Francji, tam tańczył w kabarecie. Jego kochanką miał romans ze słynną francuską aktorką, także był to w takiej francuskiej bohemie bardzo znana, poważana postać. Niestety skończył źle, bo kiedy jakby już przyszły lata, przyszedł wiek, już nie był zapraszany do tych występów rewiowych, kabaretowych. Wrócił do Urugwaju i tam alkohol nie potrafił się odnaleźć i w bardzo młodym wieku zmarł. Josefina Baker to była ta jego kochanka, to bardzo słynne nazwisko. Także José Leandro Andrade, gwiazda tych pierwszych mistrzostw, był generalnie w związku z gwiazdą parkietów europejskich. Niesamowita historia. A ja jeszcze tylko wspomnę, że reperkusje tego, że jednak Europa mocno zlekceważyła ten turniej, były takie, że później Urugwaj zagrał dopiero na mistrzostwach w 50 roku i systematycznie odmawiał występu. No Argentyna wysłała w 34 roku, w 38 roku w ogóle nie przyjechała, w 34 wysłała taki skład bardzo rezerwowy, taki Ameryka Południowa generalnie obraziła się trochę i nie przyjechała do Europy. Idealnie wprowadziliście mnie w kolejny, bo zostawiamy rok 1930. A jeśli Tomek, mogę jeszcze jedną rzecz? Proszę. Tylko widzieliśmy w 11 Amerykanina. Skąd tam Amerykanin, słuchajcie? No doszedł do, nie dość, że doszła reprezentacja USA do tego półfinału, to tam był właśnie Bert Patenaut. Jest niesamowita debata wśród historyków futbolu, gdyż FIFA w 2006 roku, czyli ile lat po mundialu, szybko liczymy, 76, uznała, że to on był autorem pierwszego hat-tricka w meczu z Peru. Amerykanie wygrali 3-0, ale generalnie wszystkie źródła mówią, że on strzelił 2 gole. Pierwszy hat-trick to był właśnie autorstwa Stabile, Argentyńczyka, ale jednak FIFA odkopała pewne źródła, które mówią, że on strzelił 3 gole, ale chyba nie są to do końca wiarygodne źródła. Nie. I jeszcze zwróćmy uwagę na jedną sytuację, że Amerykanie są jedyną drużyną w historii mundiali, którzy grali w jednym składzie grali 3 mecze. Nie ma już, myślę, że to się już nie powtórzy, jest to rekord nie do pobicia, w 3 meczach grać tym samym składem. Tak, także tutaj mamy ciągłe debaty. Leszek Jarosz w swoich książce, o której wspominałem, też jest zdania, że absolutnie nie Patenaut, tylko właśnie Stabile jest autorem pierwszego hat-tricka. Tak. Panowie, mijają 4 lata, przenosimy się do roku 1934 roku, Mistrzostwa Świata na 2 kolejne turnieje wracają do Europy. Najpierw Włochy, potem Francja, jest rok 34, co zacznijmy od tego samego, umiejscowimy nas w czasie. Tak, zobaczmy, co się wtedy działo na świecie. Jak wyglądał świat? Marilyn Monroe ma 8 lat, to już wiemy. Ale politycznie zaczyna się niefajnie dziać w świecie. Do władzy w Niemczech dochodzi już Adolf Hitler, we Włoszech Benito Mussolini. 21. Także już mamy czas totalitaryzmów w Europie, zaczyna się robić gorąco.
Widzimy też oczywiście ciekawostkową historię. Słynny Bonnie and Clyde zostali zastrzeleni przez służby z FBI. Niesamowite postacie też w tym roku się urodziły, bo to Sofia Loren, Brigitte Bardot, Giorgio Armani, Leonardo Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, koszyka słynny amerykański, 11-krotny mistrz NBA Bill Russell. Tak. I w takich warunkach FIFA zorganizowała drugie Mistrzostwa Świata, zdominowane przez drużyny europejskie, bo tak jak wspominaliśmy, Ameryka Południowa... Ameryka zbojkotowała, więc nie mieli z kim przegrać tak naprawdę. Tak. To jest taka sytuacja. Ciekawostką jest to, że po raz pierwszy były eliminacje, bo wiadomo, że przed Mistrzostwami Świata w 30 roku nie było eliminacji. Tutaj już były eliminacje, nawet był pierwszy mecz Szwecja-Estonia, to był taki pierwszy mecz eliminacyjny, który Szwedzi wygrali 6-2, Kron strzelił pierwszego gola. No i Polacy też po raz pierwszy zagrali w eliminacjach, przegrali z Czechosłowacją 1-2, do rewanżu już nie doszło, bo przegrali na Stadionie Wojska Polskiego 1-2 po golu Martyny z karnego. Martyna to był taki piłkarz Legii Warszawa, taki bardzo Roberto napakowany. Roberto Carlos lat 30. To on, patrzysz na jego sylwetkę wojskową, to powiem ci, że tak, jechał na stekach, jechał nie na kanapeczkach. Stekach, tak. Tak, to był taki Martyna, to był taki piłkarz, jak pamiętacie piłkarski poker, że Laguna złamał poprzeczkę w meczu ze Związkiem Radzieckim, to mógł spokojnie Martyna mógł złamać taką poprzeczkę. Łamał poprzeczki i rozrywał siatki, to rozrywał jest siatki i strzelił właśnie gola Planiszce w tym meczu. A mimo meczu. To i tak przegraliśmy 1-2, później już... Dlaczego nie było rewanżu? No bo ponieważ polityka się znowu w to wszystko wmieszała, za Olzie Śląsk-Cieszyński były te sprawy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zakazało wyjazdu polskiej ekipie. I piłkarze nie dostali wiz. Nie dostali wiz i Józef Beck, który był ministrem spraw zagranicznych, się w to wszystko włączył, no i niestety Polacy na rewanż nie pojechali, a szkoda, bo oczywiście myślę, że wielki szans nie mieli na awans, ale jednak każdy mecz z tak silnym rywalem jak tak Czechosłowacja, jest. Bo pamiętajmy, że wcześniej graliśmy z Czechosłowacją, amatorską zespołem Czechosłowacji, a tu mogliśmy zagrać rzeczywiście z bardzo silną reprezentacją Czechosłowacji, byłby sukcesem. Rok 1934. Kto, gdzie? Tak sobie teraz pomyślałem, że raptem 2 lata później odbyły się Igrzyska Olimpijskie w Berlinie, bardzo mocno nacechowanej politycznie impreza, którą naziści już chcieli wykorzystać na swoje potrzeby. Nie inaczej chyba było z tym mundialem. Jest rok 34 i też organizowany w kraju, no w państwie osi, czyli we Włoszech Mussoliniego. Tak, no i też był wykorzystany, tak jak mówisz, propagandowo absolutnie przez Mussoliniego. Choć Mussolini się piłką specjalnie podobno nie interesował. Nie interesował, co jest oczywiście dziwne w przypadku Włochów. Włochów, tak. A była taka mała dygresja, kiedy transmitowaliśmy mecz w Lidze Narodów Włochy-Polska, mieliśmy obsługę wozu transmisyjnego Włochów. I my mówimy, to komunikacyjnie tak trochę ciężko nam idzie, jak się dogadamy, inżynier studia, ciężkie to są technologiczne sprawy. A Włosi mówią, spokojnie, tylko dwóch rzeczy nie możemy położyć. To jest piłka i papież. Resztę możemy położyć, także na pewno będzie fajnie, zrobimy to. No i to podobno nie bardzo się interesował. A Mussolini się nie interesował piłką, ale wiedział, jak to wykorzystać. Czynnik propagandowy, tak, miał duże znaczenie. I niestety chyba też majstrował przy wynikach i sędziach, o czym wspomnimy. Podobno sędziów nawet Włosi sobie mogli wybrać. No to też było ewenement, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata i historię mundiali. Tak. To co? Jedziemy dalej? Jesteśmy we Włoszech. Możemy tylko jeszcze powiedzieć, bo trochę tak być może widzowie nie do końca to złapali, że Ameryka Południowa rzeczywiście bojkotowała ten turniej, ale Argentyna i Brazylia były. Brazylia jest jedynym uczestnikiem wszystkich finałów. Przegrali z Hiszpanią 1-3 Brazylijczycy, ale wtedy Hiszpanie miały genialny zespół z Ricardo Zamorą. Prawda? Tutaj chociaż mieliśmy taki element latynoski, a oprócz tego były USA i Egipt na tym mundialu, więc mieliśmy tutaj kolejny kontynent. Tak, w końcu mieliśmy kolejny kontynent. Co ciekawe, Egipt po raz kolejny na Mistrzostwach Świata zagrał dopiero w 90 roku. Wtedy, kiedy mistrzostwa znowu się odbywały we Włoszech. Pamiętajmy, że z Afryki jeździła po jednej drużynie, także tam było naprawdę ciężko. Jeszcze może powiedzmy o systemie, że jaki był system, bo ten system był słaby, bo system był pucharowy, czyli przegrywający odpada, więc tak naprawdę przyjechałeś krok na Mistrzostwa wstecz, Świata. Prawda? Tam były grupy w Urugwaju, a tutaj jak mamy krok wstecz, od razu... Świata, jeden mecz i do domu. Słaby. Tak. Z dzisiejszego punktu widzenia to się w ogóle nie spinało biznesowo. Tak jest. No, ale przynajmniej wypełniliśmy już tą kwotę 16 zespołów, nie było to 13 drużyn, jak w przypadku mistrzostw w roku 1930. Mamy rzeczywiście 16 nacji, zaczynamy od 1/8 finału. No i teraz opowiedzmy sobie o hitach tych Mistrzostw Świata. Pewnie już pokrótce o kontrowersjach, których za chwileczkę przy sprawach sędziowskich sobie powiemy. Tak patrzę, Pele. Na Pele jeszcze poczekamy do 58. Czekamy i zacieramy ręce. Ale i tu nie brakowało świetnych piłkarzy. No pewnie pierwszym hitem był Hiszpania-Brazylia jednak, bo że to był mecz też dwóch świetnych drużyn. Już grał Leonida zresztą w reprezentacji Brazylii, no ale Hiszpanie wygrali 3-1, no bo mieli przede wszystkim fantastycznego Zamorę. Leonida z pierwszy ciemnoskóry, też Brazylijczyk. On i Domingos da Guia, o dziwo, najlepsi w drużynie to właśnie ci ciemnoskórzy. To ten pierwszy mecz już właściwie Brazylia przegrała. Później był chyba, uważano, że
najtrudniejsze mecze Włochów w tym mistrzostwa, czyli dwa mecze z Hiszpanią. Fantastyczny też Zamora tam broni. Dlaczego dwa, powiedzmy, dlaczego dwa? Bo pierwszy zakończył się remisem 1-1. Był taki regulamin, że mecz się później następny się powtarzało. Tak jest. I był to mecz na tyle brutalny, że tam było bardzo dużo zmian, prawda? Bo tam piłkarze... No właśnie. Pół reprezentacji Hiszpanii. Pytanie, dlaczego właśnie było tak brutalne? Właśnie, to jest pytanie. Włochom na wiele pozwalano. Włosi grali piłkę bardzo taką angielską, bardzo ostrą. Nie patyczkowali się, a sędziowie na to pozwalali po prostu. No właśnie, to jest to, o czym będziemy zaraz mówić, kontrowersje sędziowskie. No, Rafał wspomniał, Ricardo Zamora. No, nagroda Zamory to jest teraz, wiadomo, nagroda dla najlepszego bramkarza Ligi Hiszpańskiej. Właśnie po Ricardo Zamorze, kapitalnym, fantastycznym bramkarzu grającym w czapeczce. Tak. Interwencje w tym meczu 1-1 można sobie obejrzeć. Skrót chociaż bardzo słabej jakości, ale jest. Taki dostępny nawet 15-minutowy skrót z tego meczu. Latał nad napastnikami włoskimi na wysokości trzeciego piętra. Brutalnie traktowany, łokcie przy wychodzeniu do piłki, szturchania. Zamora został bohaterem odwiersza Kazimierza Wierzyńskiego, naszego słynnego skamandryta, też redaktora Naczelnego Przeglądu Sportowego, który zdobył złoty medal olimpijski w konkursie literatury w 1928 roku i tam właśnie pisał też o Zamorze. To był jeden z bohaterów jego wiersza. I w tym drugim meczu nie zagrał. Włosi wygrali 1-0 po golu Meazzy. Jak ten gol padł, właśnie dośrodkowanie wysokie i ten nowy bramkarz, Nogues, do tej piłki po prostu nie sięgnął. Zaatakowany przez Meazzę, który naprawdę dynamicznie wyszedł w powietrze, on też był niskim zawodnikiem, ale wysoko, wysoko przeskoczył tego Noguesa. 1-0. Trzech Włochów padło do siatki. Włosi. 1-0 wygrali Włosi. Ale to chyba najtrudniejszy mecz, bo w półfinale z Austrią już chyba Austria już nie była tak mocna jak na początku lat 30. Przy kontrowersjach do tego meczu, chyba że już mówimy o nim, to od razu powiemy. 1-0 wygrali Włosi. Kim byli Austriacy? Co to była za reprezentacja? Przypomnijmy sobie. Wunder Team. Dokładnie. Austriacki Wunder Team w latach 31-33 z 15 meczów wygrał 13, zremisował 1, przegrał tylko raz z Anglikami na Stamford Bridge 3-4. A jakie były wyniki? 5-0 z Niemcami, to dwukrotnie w Berlinie i u siebie. 5-0 ze Szkocją, 8-1 z Szwajcarią, 6-1 z Belgią, 4-0 z Francją i przede wszystkim 2-1 z Włochami, właśnie tymi Włochami, którzy tutaj kroczyli po tytuł Mistrzów Świata. Spotykają się w jednej, drugiej, w półfinale właśnie Włosi z Austriakami. I co sędziuje sędzia Eklind, Ivan Eklind. Ten, który później finał będzie sędziował zresztą. I który później, 4 lata później będzie sędziował mecz Polski z Brazylią. Bardzo młody, początkujący wtedy. 28 lat, najmłodszy sędzia. Niestety wybrany właśnie pod wpływem jakichś tam nacisków organizatorów Włochów. I słuchajcie, no gol, którego strzelił Guaita, czyli też Oriundi, czyli tak zwany naturalizowany, po prostu Argentyńczyk, który grał dla Włochów. Słuchajcie, on wepchnął austriackiego bramkarza Placera, do bramki. Tam to jest dzisiaj byłby rzut wolny ale to nie jest tak, że on go tam szturchnął, czy z jakimś tam, powiedzmy, że strzepili się i siłą rozpędu wpadli do bramki. On po prostu go kolanami, swoim ciałem wepchnął do tej bramki, przepchnął piłkę za linię i sędzia milczał. Tak, i podobno wtedy powstało przysłowie przepchnąć wynik kolanami. Tak to zrobił Guaita w półfinale mundialu. Ale jeszcze pamiętasz, była też taka sytuacja, że Austriacy grali z Włochami parę miesięcy przed turniejem. I tam mówiło się o tym, że Pozzo, który został jedynym zresztą trenerem do tej pory, który dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Świata. Selekcjoner Włoch, że on tam, wtedy jeszcze nie był niby banku informacji, ale tam rozpracował Austriaków dosyć mocno. I to też miało wpływ na to, jak Włosi zagrali z tymi Austriakami w półfinale. Tak, to Wunder Team już, to była schyłkowa oczywiście era tego Wunder Teamu. Początek lat 30., dlatego szkoda, że Austriaków nie było na pierwszych mistrzostwach świata. Tam największą gwiazdą Matthias Zindelar, taki właśnie też bardzo delikatny, mocarz futbolu, taki bardzo delikatny zbudowy, ale też świetny technik. On strzelił tylko jednego gola z Francją w 1/8 finału, tam też był ciężki mecz, 3-2 wygrali Austriacy, wcale nie było tam łatwo. Ale już na tym mundialu nie był tak dobry, jak przyzwyczaił kibiców europejskich. A jeszcze Austriacy grali z Węgrami, wygrali 2-1. Habsburskie derby było na tym mówione, no bo wiadomo, Austro-Węgry to była kiedyś potęga, jeżeli polityczna. Kolebka piłki europejskiej, nie oszukujmy się. Kolebka piłki europejskiej, no i uczyli polityczne, tak, państwo wielkie. Także hitów było wiele na tym mundialu. Pamiętajmy też o tym, że za chwileczkę nastąpi Anschluss. Niemcy włączą w swoje geopolitycznie Austrię do swojego mocarstwa. Reprezentacja Niemiec potem miała wielkie ambicje już na Igrzyskach Olimpijskich w 1936 w Berlinie, a potem też na Mistrzostwach Świata. Tak. Przypomnijmy to sobie w roku 1938. Nie wiem, czy mamy, bo odpowiedzieliście mi na pytania niezadane dotyczące sędziów. Chyba przez te kontrowersje przeszliśmy, prawda? Więc myślę, że możemy śmiało powędrować w kierunku meczu o złoto, meczu finałowego.
No i zostawiam was z tą opowieścią, bo Włosi grają mecz u siebie. No Mussolini muszą tylko wygrać. Mussolini pewno by chciał, żeby Niemcy grali w finale. No wtedy Adolf Hitler mógłby przyjechać na finał, ale tak, na szczęście Czechosłowacja wygrała w półfinale z Niemcami 3-1 po 3 golach na jednego. I na jeden został kulem strzelców z 5 golami. Finał był więc Czechosłowacja-Włochy, ale to też trzeba podkreślić, że był finał dwóch stylów, no bo Włosi grali taką piłkę twardą, angielską, mocną fizyczną, a Czesi wręcz przeciwnie, delikatnie, technicznie, czaska uliczka tak zwana. Słynna, czyli prostopadłe więc, podanie, tak? Prostopadłe podania, więc to była zupełnie inna piłka, dużo przy nodze grali, prawda? Tutaj. Więc to była zupełnie inna piłka i dwie różne koncepcje tak, stylu. I niespodziewanie to Czechosłowacy prowadzili po golu Pucza. Tak, to wcale nie było dla Włochów łatwy mecz, szczególnie, że pamiętajmy, że mieli jednak ten powtórzony mecz w nogach z Hiszpanami. Nawet jeśli byli faworyzowani, to jednak wcale tak łatwo im nie szło. Widzieliśmy tu trybuny Stadionu Nacionale w Rzymie, które oczywiście bardzo Włochów wspierały i które pomogły, być może poniosły ich. Także. Sędzia Eklind znowu sędziował, czyli ulubiony sędzia Mussoliniego. Nawet sędzia Eklind został poproszony do loży Mussoliniego, tam Mussolini z nim trochę porozmawiał, ale też są takie głosy, że jednak tego finału specjalnie nie wypaczył, że nie było aż takich rażących decyzji, był lekko stroniczy. Ale wynik nie wypaczył. Na tym polega podobno, zasadniczo na tym właśnie polega takie pomaganie sędziowskie. Po co pomagać, jak nie do końca trzeba? Jakby trzeba było, to pewnie pomógł mocniej. No, pewnie tak by to wyglądało. No i z tego meczu też mamy obrazki, mamy skróty już lepszej jakości. Okay. Także widać już, jak te gole padły. Tak. Widać przede wszystkim jedno, w tym polu karnym było dużo miejsca. To nie jest tak, że gdzieś tam było ciasno, tam piłkarze jeździli po murawie, przekazali sobie, blokowali strzały. Nie, tam był czas, żeby się zastanowić, popatrzeć na bramkę. A propos bramki, pamiętasz o tym, że było dwóch kapitanów, było bramkarzami, Bojkombi i Planiszka. Jeden raz w historii Mistrzostw Świata w finale było kapitanami było dwóch bramkarzy. W ogóle to były mistrzostwa fantastycznych bramkarzy, bo Planiszka, Kombi wcześniej Zamora, także to był Placer też z Austrii. Jakub Planiszka długo trzymał Czechosłowaków w tym meczu, bo Włosi jednak mieli przewagę. Oprócz tego, że byli faworyzowani przez sędziów, mieli świetną drużynę, trzeba powiedzieć. To była wybitna drużyna, tak. O tym powiemy a propos jedenastki, więc wygrali ten mecz, ale ten zapach i ta otoczka faszystowsko-totalitarna wokół tego meczu i wokół tego mundialu jednak pozostawia pewien niesmak. Pierwsza dogrywka zresztą, tak, bo w 95 minucie Włosi strzelili tego gola zwycięskiego z Kiawa, wcześniej Orsi, podobno też przepiękny gol. Tak, po to troszeczkę się mówiłem, on miał dużo czasu, on mógł popatrzeć, naprawdę mógł się zastanowić, nawet zapytać Planiczkę, w który róg? Po co wspomina podobno, że po golu wyrównującym stwierdził, że już tego meczu nie przegrają, że już wygrają ten mecz, bo widział, że drużyna się zmienia. Znaczy, Widzimy Wiktorio Pozzo na ramionach piłkarzy. Jedyny selekcjoner, który dwa razy zdobył Mistrzostwo Świata. Panowie, jeszcze chciałbym was zapytać przed tą jedenastką o trofeum, o nagrodę, jaką Włosi dostali za zdobycie tytułu Mistrza Świata. Tak, znaczy nagrodą dla Mistrza Świata, nagrodą, którą Jules Rimet w 30 roku przywiózł do Urugwaju i wręczył kapitanowi Nastasiemu, była złota Nike. Tak. Nike samotraki, tak. Nie była to efektowna figurka, ona miała ze 30 centymetrów chyba wysokości. Malutka, ale zrobiona z rzeczywiście wysokokaratowego złota. Ale Copa del Duce to już było potężne. Chyba mamy zdjęcie, możemy pokazać, bo to było trofeum, proszę bardzo. Wielkie Włochy, to wielka nagroda musi Mussolini być. Mussolini niezbyt się przejmował tym, że FIFA ma jakąś nagrodę dla Mistrza Świata i wręczył swoim piłkarzom, no tak okazały puchar. No tak, rzeczywiście. Czy on przetrwał losy wojenne? Czy on jest gdzieś w tej chwili, nie wiecie? To znalezienie w jakimś muzeum? Dobre pytanie. Wydaje mi się, że nie ma go nigdzie we włoskich muzeach. Nawet chyba Leszek Jarosz nie napisał o tym w swojej książce. Może dopiero będzie badał to. Możemy z kolei powiedzieć od razu o złotej Nike. Ona stała na takiej podstawce 18-centymetrowej. Ta podstawka zaginęła. Ale po latach przy inwentaryzacji Muzeum FIFA się odnalazła i dzisiaj jest na wystawie w FIFA. Sama ta podstawka, bo złota Nike zginęła. W 83 roku została skradziona z Federacji Brazylijskiej. Tak, dopowiem przedpiona, tak, bo to była... Tak, przedpiona, choć być może jakiś kolekcjoner ma teraz to gdzieś na swojej półce, nie chce się przyznać, więc mamy tylko podstawkę z tej złotej Nike. No to prawda. Ale nagroda rzeczywiście była efektowna. Panowie, drużyna marzeń, najlepszy zespół 1934 roku. Na Mario Kempesa też jeszcze dzisiaj poczekać chwileczkę do roku 78, który chociaż grał już z Polakami w 74, ale nie o nim. Ta drużyna z 34 roku, jak rozumiem, tutaj też żeście się mocno bili o to i kłócili, także trzeba było was wzywać, bo już pojechaliście do domów sobie, ale zjechali się z powrotem i oto co wybrali.
Taką drużynę. Zobaczmy raz jeszcze tę drużynę. To też Włosi. Sprawne oko zobaczy, że Luis Monti miał w poprzedniej jedenastce flagę argentyńską. A teraz ma flagę włoską. Tak, to jest ten sam człowiek, to jest ten sam piłkarz. Właśnie Oriundi słynny, czyli ci... Orzi, Monti i Guaita, to było tych trzech Argentyńczyków, którzy odgrywali olbrzymią rolę w reprezentacji. Pamiętajmy, że Luis Monti zdobył srebro Igrzysk Olimpijskich 28 roku, czyli przegrał ten finał z Urugwajem. Zdobył złoto jako Urugwajczyk, srebro jako Argentyńczyk tego mundialu i teraz w końcu złoto jako Włoch. Tak, dopiero jako Włoch. Tak, tak, tak samo Orsi także był srebrnym medalistą olimpijskim w barwach Argentyny, teraz w reprezentacji Włoch. No, postawiliśmy jednak na środek pola bardzo włoski, ale atak już międzynarodowy. Międzynarodowy, no i patrzmy na trzech Hiszpanów. Hiszpanie w miarę szybko odpadli, nie dostali się do strefy medalowej, no ale mieli naprawdę, wymęczyli strasznie Włochów, także wydaje mi się, że zasłużyli na to, żeby ich uhonorować. Być może nawet przez wczesny finał, kto wie, to był. No na jedyny, bo wiadomo, król strzelców, Konen, Niemcy zajęli trzecie miejsce, bo nieoczekiwanie wygrali z Austrią, zresztą w meczu o brązowy medal. A po raz pierwszy był mecz o brązowy medal, bo zapomnieliśmy powiedzieć, że w 30 roku nie było, bo regulamin nie przewidywał meczu o brązowy medal. A tu już był i właśnie Niemcy zostali Wygrali z Austriakami. Przede wszystkim chciałbym jeszcze o Giuseppe Meazzi porozmawiać. Tak, no to był rzeczywiście kapitalny, fantastyczny piłkarz, legenda i Interu, i Milanu, co się pewnie nie zdarza już teraz w tych czasach. Chyba najlepszy piłkarz generalnie mistrzostw świata. Tak, nic dziwnego, że jego imię nosi stadion w Mediolanie. Tak, legenda. Czyli też fantastyczny, mówimy, że Włosi grali piłkę angielską, mocną, fizyczną. To był wirtuoz. Są również filmiki, to nie jest wiedza tylko książkowa. Tak. Wystarczy pooglądać go w grze. To była po prostu przyjemność na takiego piłkarza, myślę. Oczywiście. Chodzili na stadion oglądać piłkę po prostu. Bo też Włosi... Wiadomo, że Włochom pomagali sędziowie, to była naprawdę bardzo dobra drużyna. Oprócz tego, że pomagali, to była też naprawdę dobra drużyna. To nie była Korea Południowa trochę z 2002 roku, tak? Gdzie sam ją tak mocno, tylko to też przepychana kolanem. Przepychana. Bardzo mocno. Ale w 1938, o czym zaraz, ona była jeszcze silniejsza i tam już nie było wątpliwości. I bardzo elegancko podprowadzacie mnie pod rok 1938, bo to jest trzeci i ostatni mundial, o którym powiemy sobie dzisiaj w tym pierwszym programie. Rok 1938, przenosimy się do Francji i tam na rok przed wybuchem II wojny światowej odbędą się finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. W jakich jesteśmy geopolityczno, kulturalno, socjologicznych sytuacjach? Ano w takich. W jeszcze gorszych, tak? Czyli właśnie Austria była krajem, który dostał się przez eliminację do mundialu, ale właśnie przez Anschluss, o którym wspominałeś, już nie zagrała. Jak Hitler zaczął rozdawać karty, niestety. Widzimy, że po mundialu zresztą zaraz sięgnął też po część Czechosłowacji. Nikt nie chciał go zatrzymać w tych zapędach. Czyli tu mieliśmy 15 uczestników, bo Austriacy nie byli zastąpieni przez nikogo. Szwedzi przeszli walkowerem do ćwierćfinału. Dostali wolny los, jak w tenisie czasami się zdarza. Szwedzi zresztą byli reprezentacją, która wystarczyła, że wygrała jeden mecz i dostała się do strefy medalowej. Tak. To była niesamowita sytuacja, bo cały czas ten system był taki, pucharowy, z przegrywającym padem. Ale chciałbym jeszcze o Austrii, bo mówiłeś o Anschlussie i o tym, że Niemcy mieli wielkie nadzieje. W 1934 zajęli trzecie miejsce, tu marzyli o zwycięstwie, a co się stało? Austriacy zostali koniem trojańskim w tej reprezentacji, bo wchłonęli kilku najlepszych piłkarzy. Zindelar odmówił gry w barwach niemieckich. I dziwnym trafem niedługo później został znaleziony martwy w swoim pokoju. Do dzisiaj nie wiadomo właściwie, co się stało, czy to było samobójstwo, czy ktoś mu pomógł odejść na tamten świat. Nie znając wiadomo. Jakby realia, wątpiłbym samobójstwo Zindelara, króla życia tak naprawdę wtedy. No to miało być, bo w tym pierwszym meczu ze Szwajcarią, bo bodajże grało 5 Austriaków i 6 Niemców w tym pierwszym meczu na Mistrzostwa Świata. Miał być taki dream team, prawda? Wunder team, tak? Dream team, w którym Austriacy specjalnie sabotowali grę drużyny. Team na papierze. Słuchajcie, ocalały takie zdjęcia. Ja sam mam taką fotografię, gdzieś w domu reprezentantów Niemiec, którzy grają już wtedy w koszulkach ze swastykami gdzieś na piersi. I oni po tej porażce zostali wyeliminowani przez Szwajcarów i widać zakrwawione twarze niemieckich piłkarzy. Tam widać, że też szły mocno łokcie. I tu sędziowskie kontrowersje są zdemolowani. Tu sędziowskie kontrowersje dla nas nie będą w żaden sposób szokujące, bo tam sędzia rzeczywiście przymykał oko na bardzo brutalną grę Szwajcarów. No ale do tego dojdziemy. Ale najpierw kto gdzie? Jeszcze jedna historia, bo nie ma Hiszpanów, no bo wiadomo, w tym czasie w Hiszpanii była wojna domowa i w ogóle tak silna reprezentacja. 36. Tak, nie mogła wystąpić. Jak to mówią często poetycko, czuć już był zapach prochu w łowiecku. I to nie były dobre czasy. To nie było dobre, chociaż dobre mundial czasy. Bardzo fajny, paradoksalnie. No tak? To właśnie, to powiedzmy sobie o nim. Kto gdzie?
gramy we Francji, nie gramy na jednym stadionie. Strasburg będzie nam się już zawsze kojarzył z tymi finałami piłkarskich Mistrzostw Świata, ale o Polakach to sobie jeszcze, bo pewnie za chwileczkę tak jest, powiemy. No to, ale najpierw o samych Mistrzostwach. 10 stadionów było, tak? 10 stadionów Mistrzostw Świata. Nie były to, Francuzi nie byli najwybitniejszymi organizatorami, dlatego że nie mieli poparcia rządowego przede wszystkim. Wtedy był rząd ludowy tak zwany, komuniści się dostali do władzy, którzy nie specjalnie interesowali się piłką nożną, przede wszystkim tępili zawodowstwo. No a tutaj już było, to są były początki zawodowstwa, więc nie za bardzo chcieli tę imprezę u siebie i nie było jakichś wielkiego poparcia, wielkiego finansowania tej imprezy. Chociaż mieliśmy bardzo ciekawych uczestników, którzy już się nie powtórzyli, czyli Indie holenderskie. Indie holenderskie. Indonezja. Tak? Także to jest cała barwa mundialu, że przyjechał taki kraj, taki, piękne taka reprezentacja. Piękne zdjęcia i ta maskotka, prawda? I ta gdzieś tam tak, maskotka sobie stoi. 0-6 z Węgrami, na początek musieli wracać do domu. Do domu. To też jest bez sensu ten regulamin, że przegrywasz jeden mecz i od razu wpadasz i trafiasz na Węgrów, 0-6. Ale mieliśmy też Kubę, która wcale nie przegrała pierwszego meczu. No, wyeliminowała Rumunię też tam. Tak jest, bo było, tak ale też do drugiego meczu 3-3, później w rewanżu 2-1 i Kuba przeszła do ćwierćfinalista. Świata piłki nożnej Kuba. Prawdzie później ze Szwecją przegrali 0-8. Tak, no to już tutaj skończyła się zabawa. Szwedzi awansowali do półfinału, tak natomiast jest. No i tak zrobili dużo. Bo to już jak najlepszy wynik kubańskiej piłki nożnej do tej pory. Tak, i Polska debiutowała i to jest dobry moment, żeby właśnie przejść. Otóż to, nasz nowy dżingielek, bo to jest pierwsze finały piłkarskich Mistrzostw Świata i niestety na długo jedyne, w których grają biało-czerwoni. Jest rok 38, biało-czerwoni, po raz pierwszy. Jedziemy tam. Jesteśmy. No, i jaki mecz. Ale najpierw eliminacje. Nie, no, ale na początku były eliminacje, bo wygraliśmy w eliminacjach, wyeliminowaliśmy Jugosłowian, którzy byli uważani za dużo silniejszy zespół. Pamiętajmy o tym, że w 36 roku graliśmy z nimi towarzyski mecz, przegraliśmy w Belgradzie 3-9. To ta różnica była duża. A tymczasem na Legii wygraliśmy z nimi 4-0. W rewanżu przegraliśmy tylko 0-1, awansowaliśmy do finału. PZPN, jestem przedstawicielem PZPN-u, muszę pochwalić PZPN za to, że na rewanż do Belgradu wynajął salonkę dla piłkarzy. Nie jechali drugą klasą pociągiem. A to możesz wyjaśnić, czym była salonka? Bo może młodzi widzowie nie wiedzą, to było takie bardziej komfortowe warunki, że mieli można było się przespać się bardziej. I dzięki temu, między innymi dzięki temu, przegrali tylko 0-1 w Belgradzie, awansowali do finałów i tam trafili na Brazylię. No ale poczekaj, pokażmy kadrę reprezentacji Polski, tak bo to jest. Są nazwiska, które na zawsze zapisały się już w historii polskiego futbolu, co by tutaj dużo nie gadać. No zwłaszcza kilka nazwisk, pewnie o których sobie powiecie. Nie wiem, czy dacie ich do jedenastki marzeń tego mundialu, jednego z tych dżentelmenów, no ale... To będzie niespodzianka. Dobra, to nic nie mówię. Tak to wygląda. Jeden mecz każdy z nich to rozegrał, no bo Polska zagrała jedno spotkanie. I bez zmian, więc 11 panów. Otóż to, ale Ernest Wielimowski. Tak jest. Pojechało tylko do Francji, pojechało tylko 15 piłkarzy. Reszta została w domu, ponieważ, no wiadomo, koszty też miały swoje znaczenie. Pojechało 15 piłkarzy, ale pojechał między innymi Walter Brom, który miał wtedy 17 lat i 3 miesiące. Był rezerwowym bramkarzem, grał w Ruchu Chorzów i został do tej pory najmłodszym bramkarzem zgłoszonym w historii Mistrzostw Świata do turnieju. Także to taka ciekawostka z tym związana. W ogóle mieliśmy bardzo młody skład, bo Antoni Gałecki tutaj z ŁKS-u miał 32 lata, to był najstarszy piłkarz, więc to bardzo perspektywiczna drużyna. Selekcjonerem, właściwie kapitanem związkowym był Józef Kałuża, który objął reprezentację w 32 roku i który wcześniej już, ta reprezentacja zaczęła odnosić sukcesy, bo w 36 roku, przypomnijmy, na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie zajęła 4. miejsce, czyli bardzo blisko medalu. Przegrała w meczu brązowy medal z Norwegią 2-3. Zresztą pewno o Norwegii jeszcze powiemy, bo Norwegia się bardzo postawiła Włochom. I to pamiętajmy, nie było wtedy Ernesta Wielimowskiego nie na było, tych Igrzyskach. Tak, tam była szansa nawet na złoto. No Ezi był takim bardzo konfliktowym piłkarzem, hardym i tam był skonfliktowany, był zawieszony wtedy. Przede wszystkim kochał życie, ja bym to tak nazwał. Kochał życie i nie stronił od uciech tego życia, więc jak ktoś go nakrył, to wtedy go również dyskwalifikował. Również tych płynnych. Tak, wtedy go dyskwalifikowali, zawieszali, a to było ze szkodą na reprezentacji. Co później było też z Ernestem Polem takim przypadkiem też. Ernest też lubił płyny. Też lubił, dokładnie. No, Ernest Wielimowski na szczęście na mundialu zagrał i to jak zagrał. Generalnie z tego meczu mamy już bardzo dobrej jakości skrót. Podobno w ogóle w brazylijskich kinach był puszczany cały mecz. Cały mecz, tak. W polskich kinach tego nie było, mamy obszerne skróty. W polskich była tylko transmisja radiowa. Ale czekajcie, ustalmy nie na żywo. Nie na żywo, jeszcze nie było. Nagrany na miejscu. I statkiem taśma przejechała, przepłynęła. I w kinach był pokazywany z opóźnieniem. W Polsce była tylko transmisja radiowa i to drugiej połowy. Zaczęło się dopiero drugiej połowy. Widzimy tutaj składy. Widzimy też Brazylijczyka, szybko liczę, czwarty od lewej strony. Taki trochę
budowie jak nasz Henryk Martyna, prawda? Też lubi steki. I to był Romeo Pelliciari. Pelliciari być może powinienem powiedzieć. Fryzura podobna do Martyny też się. Ale przede wszystkim, słuchajcie, możemy się trochę tutaj z uśmiechem do niego, na niego popatrzeć, ale strzelił nam dwa gole niestety, był królem środka pola w tym spotkaniu. Bardzo nasi zawodnicy od niego się odbijali. On rządził i dzielił w tym środku pola i bardzo pomógł Leonidasowi. Widzimy tutaj Leonidasa. No pierwsza połowa w ogóle była słaba w naszym wykonaniu, tak było mówione. Leonidas to ten drugi od lewej. Oczywiście, tak. 1-3, przegrywaliśmy słaba. Podobno Polacy zaczęli grać lepiej, zaczął padać deszcz w Strasburgu. Tak wtedy jest. To były te warunki, które im bardzo odpowiadały, Brazylijczykom niekoniecznie, bo to była przegrywaliśmy już 1-3, a zdołaliśmy dzięki Ernestowi Wilimowskiemu. Pierwszy polski gol na mundialu to jednak nie Wilimowski, a Fryderyk Szerwkę. Po faulu na Wilimowskim. Zwróćmy uwagę, zobaczcie, drodzy widzowie, jak wyglądała murawa wtedy. Tak jakie, jest. Jakie tam są łyse placki. I też, jak długa też, zobacz, jak długie są te kępy. Nie, no w ogóle takie boisko klepisko. I to jest właśnie po środku, to jest ten sędzia Ivan Eklind, o którym już dokładnie chciałem, to jest Ivan Eklind, sędziował nam tutaj, to słynny, powiedzmy, historyczny sędzia, sędziował nasz ten mecz. Zobaczcie państwo, kibice byli nawet na dachu, to były, trybuny były wypełnione do ostatniego miejsca. I słupki jeszcze, zobaczcie jakie były jeszcze wtedy, słupki też takie drewniane. Ekipa filmowa, która nagrywała ten mecz, też stała na dachu, tam też komentator Michał Frank, bo była transmisja radiowa, jak powiedziałem, i komentatorem był Michał Frank, który później w 1942 roku zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. On komentował ten mecz dla Polskiego Radia i on też był, stał na dachu tam razem z ekipą filmową i z komentatorami też z Brazylii i z Francji. A skoro mamy skróty, to powiedzmy o tym Ecim, bo tak o nim naokoło trochę na razie. Kapitalny dribbler, nieuchwytny. Tak. On właśnie tego karnego w ten sposób wywalczył. Tak. Balans ciała w prawo, Brazylijczyk zupełnie złapał, został, w pół go złapał, zrzucił go na ziemię, rzut karny. Generalnie on uczył się podobno na hałdach górniczych dribblingu, był w tym niezrównany. I podobno, jak jeszcze wizytowałem kiedyś Gerarda Ćlik, w Chorzowie, to opowieści były takie, że generalnie nawet ludzie nie interesujący się piłką, chodzili na ruch Hajduki Wielkie tylko po to, żeby oglądać w grze Wilimowskiego, bo to było zjawisko. No zdecydowanie to był najlepszy polski piłkarz międzywojnia. No niestety w związku z tym, że w czasie wojny grał w reprezentacji Rzeszy, to był właściwie w Peru, nie można było o nim mówić, był zapomniany i właściwie to było śmieszne, że piłkarz, który strzelił 4 gole, a czy 4, czy 3, to Leszek Jarosz, myślę, że też właśnie, bym nie powiedział, bo to ciągle jest są kontrowersje, tak to jest. Nie można o nim było mówić tak naprawdę, bo tak jak Szerwkę był uważany za człowieka, który też współpracował z Gestapo, tak samo Wilimowski był tym człowiekiem, który grał w reprezentacji III Rzeszy w czasie wojny. Tak, oczywiście. Wiemy, że świat nie jest czarno-biały i można by tutaj debatować długo. Pamiętajmy, że miał też mamę w obozie koncentracyjnym niemieckim, Ernst Wilimowski, i udało mu się... To trudne wybory. Tak, używając swoich koneksji, udało się w końcu tę mamę z tamtego obozu wyciągnąć. Sytuacja jeszcze chciałbym was zapytać o jedną rzecz. Przegrywamy z Brazylią 5-6. Dlaczego jest kontrowersja z tą jedną bramką Wilimowskiego? Czy to jest jego gol, czy nie? Skoro mamy niby skróty, dlaczego? Nie wszystkie gole są niestety na tej taśmie. Natomiast Leszek Jarosz, wspominany po raz kolejny, dotarł podobno do tego, do pamiątki, jaką dostał Fryderyk Szerwkę od ówczesnego prezesa PZPN, pana Glabisza, pułkownika Glabisza, i tam było napisane, że Szerwkę za strzelenie 2 goli w meczu. Co by oznaczało, że jednak Wilimowski 3. Ale z kolei w przeglądzie sportowym w relacji też napisane jest, nie trzeba szukać nagród jakichś wręczanych piłkarzom, też w relacji tej na gorąco pisanej też napisane po hat-triku. Mhm. Mamy chyba te okładki przeglądu sportowego sprzed meczu i po meczu, możemy je też zaprezentować. O właśnie, proszę bardzo. Od razu. Tam akurat jest zakryte, ale to w prawym dolnym rogu. Po hat-triku Wilimowskiego przegrywamy 5-6. Nie powiedzieliśmy jeszcze o Leonidasie, który nas tutaj rzeczywiście bardzo mocno został królem strzelców później. Został królem strzelców. Był kapitalnym piłkarzem, również driblerem takim rzeczywiście prawdziwym Brazylijczykiem, jakiego dzisiaj znamy. Mówimy ten Pelliciari, taki nieforemny, wielki, silny, a jednak Leonidas już taki typowy Brazylijczyk. To była już ta Brazylia z prawdziwego zdarzenia. To już była ta najsilniejsza reprezentacja Brazylii w 1938 roku. Szkoda, że nie zagrali w finale, ale tu znowu była ta, trafili na Włochy. O hitach jeszcze będzie, prawda? Czy... No więc właśnie, słuchaj, wprowadzamy teraz kolejną rubrykę. Hity. Hity Mistrzostw Świata 1938 roku. O jednym już sobie powiedzieliśmy dużo, bo to był na pewno mecz Polska-Brazylia, ale co jeszcze? Panowie, przeładujcie teraz karabiny, jedziemy. Co, jakie hity? Włochy-Norwegia na pewno ten pierwszy mecz, bo tam Włosi się strasznie męczyli z tą Norwegią, wygrali po dopiero jedna ósma finał, tak? I już taki hit. Już Włochy-Norwegia. 2-1 dla Włochów. Brusztad, taki był słynny norweski piłkarz, który strzelił gola, nawet jedna największa gwiazda tej reprezentacji Norwegii. Co ciekawe, my z Norwegią, z tą Norwegią graliśmy o brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie. Tam przegraliśmy 2-3 i tam też Brusztad strzelił gole. A to kolejna ciekawostka to, że kolejny tu mundial z udziałem Norwegów był dopiero w 1994 roku, czyli długo czekali na kolejny występ w Mistrzostwach Świata.
Dla Włochów to był naprawdę duży, ciężki mecz. Mówiliśmy też już o porażce Niemców ze Szwajcarią. W tej fazie rozgrywek też to była duża sensacja. Sabotowana przez Austriaków, to była znakomicie rozegrana partia. Tak, no później myślę, że ćwierćfinał Brazylia-Czechosłowacja to też był taki właściwie i mecz bardzo brutalny. Pamiętajmy, Czechosłowacja wicemistrz świata. Tak. Był mecz bardzo brutalny, 1-1. Później mecz powtórzony, 2-1 wygrała Brazylia. I to był też mecz, który właściwie zdefiniował tą Brazylię, który sprawił, że ta Brazylia była postrzegana jako jeden z czołowych zespołów tego turnieju. No bo Polski jednak jeszcze tak nie traktowano tak na tyle poważnie. Natomiast wygranie z Czechosłowacją, wicemistrzem świata, bardzo dobrą drużyną, to już było taki bilet wizytowy dla Brazylijczyków. No właśnie, ale niestety okupili to, zapłacili za to bardzo wysoką cenę, za ten dwumecz z Czechosłowacją. Już w półfinale z Włochami nie zagrał Leonidas. I przegrali 1-2. Przegrali 1-2 i oczywiście do dziś Brazylijczycy są zdania, że gdyby Leonidas wtedy zagrał, nie byłoby żadnego złota dla Włoch, że to oni by wtedy wygrali mundial. I ja wcale nie uważam, że takie twierdzenia są niesłuszne. Bo... Oczywiście, no był na pewno indywidualnością, Później wrócił do reprezentacji, w meczu o trzecie miejsce wygrali. I też strzelił gola od razu. Strzelił gola ze Szwedami, 4-2 wygrali, więc wydaje się, że nie są to opinie bezpodstawne. To prawda, mówi się, że on nie miał kontuzji, że selekcjoner brazylijski oszczędzał go na finał, co jest chyba teorią mocno naciąganą. No, z Włochami, Tam był z Włochami raczej nie było kogo oszczędzać, bo to był mecz, już wiadomo, że... Moim zdaniem zespół, który by wygrał ten półfinał, zostałby mistrzem świata, bo jednak ta druga połówka tabeli była, drabinki była słabsza i tam Węgrzy mieli łatwiejszą drogę. Tak, i pokonali Szwecję w półfinale 5-1, czyli prawie jak w tym 30 roku, tutaj duże dysproporcja między dwiema drużynami. Szwecja wygrała jeden mecz i zajęła czwarte miejsce na mundialu. No to szkoda, że tak teraz nie ma. Mówiliśmy o tym, że dostała wolny los w 1/8 finału. Panie sędzio, kontrowersje sędziowskie, czy takie były? Zaczynamy. Były? No chyba było trochę. Myślę, że Brazylia-Czechosłowacja to był taki mecz, że tam rzeczywiście sędzia usunął trzech piłkarzy w ogóle z boiska, więc to było ostro. Też była taka gra bardzo mocno ostra i bardzo, bardzo niewdzięczna do prowadzenia przez sędziego. Czy jeszcze były jakieś kontrowersje? Ale właśnie do historii nie przeszły takie spektakularne historie, żeby jak w poprzednich mundialach. Sędzia wypatrzył wynik meczu, jak w 1934 roku, nie tak sądzę. Jest. Raczej tu nie miało to miejsca, więc wielki szacunek i gratulacje dla sędziów, którzy sędziowali ten turniej. Tak, że tutaj to. Chociaż też ten motyw, motyw sięgania po sędziów brytyjskich jednak się powtarzał, że tutaj powinno się jednak tych sędziów zaprosić na Mistrzostwa Świata. Bo dodajmy, cały czas, tego nie powiedzieliśmy przy kto gdzie, dalej cała Wielka Brytania, Splendid Isolation nie gra. Gramy z wami w piłkę. My mamy swoje mistrzostwa. Gramy sparingi, testujemy się z wami, ale na wasze turnieje nie przyjeżdżamy. Dopiero wrócili w 50 roku, ale tragicznie się to skończyło. Dla nich mecze Anglia-Szkocja były meczami mistrzostwa świata. Tak jest. Do roku 1950 wrócimy w drugim odcinku naszego programu, ale teraz przechodzimy do finału meczu o złoto pomiędzy Węgrami a obrońcami tytułu reprezentacją Włoch. No niby Paryż, ale oczywiście nie Stade de France, którego jeszcze nawet nie było w planach. Podobnie jak nie było w planach Parc des Princes, który powstał w roku 1970. Czyli jesteśmy, słuchajcie, też jesteśmy tak na mapie na zachodniej części miasta, tyle że północno-zachodniej, a nie południowo-zachodniej jak Parc des Princes. I stadion, który chyba nawet do dzisiaj jest. O właśnie, to jest ta arena, Stade Olympique de Colombes. O, dzięki, że wymieniłeś tę nazwę. Stadion olimpijski w Colombes w Paryżu. Tak właśnie się prezentował. Dużo mniej imponujący niż Centenario na przykład, prawda? Z pierwszego mundialu. Troszkę tak. Ale tutaj jednak mi się wydaje, że ten finał był chyba najsłabszy do tej pory rozegranych. Jednak przewaga Włochów była dosyć duża nad Węgrami. I właściwie Włosi cały czas prowadzili, Węgrzy gonili. Tam był słynny duet Cengeler-Sarosi, który strzelił 10 z 15 goli dla Węgrów, ale też podobno sytuacja była taka, że sami Węgrzy, piłkarze węgierscy mieli pretensje do swojego selekcjonera, że nie wystawił trzech zawodników w tym finale. Szczególnie Toloi bodajże był taki piłkarz, którego nie wystawił, bardzo błyskotliwy, i tutaj się chyba sam trochę selekcjoner węgierski oszukał. Natomiast Włosi mieli zdecydowaną przewagę, właściwie
Co z kwestią było tylko, ile wygrają tak naprawdę. Co troszeczkę też jakby uwiarygodniło i uprawomocniło ten tytuł sprzed 4 lat, prawda? Tak, choć żeby było ciekawie, tam wielu piłkarzy z tej drużyny 34 nie było. Tam chyba było, nie chcę teraz kłamać, 4 czy 5 ja piłkarzy w całej kadrze włoskiej, która powtórzyli, którzy mają te 2 tytuły Mistrzów Świata, tak, więc to nie było tak, że oni stworzyli świetną ekipę w 34 i ona obroniła tytuł. Mm-hmm. To było wielu nowych piłkarzy, jeszcze większy szacunek dla selekcjonera Vittorio Pozzo, który zbudował od nowa kolejną mistrzowską drużynę, ale przewodził jej Giuseppe Meazza, czyli ten sam lider, co poprzednio. No i chyba nie będzie już. Na razie czekamy cały czas na selekcjonera, który by 2 razy z rzędu zdobył Mistrzostwo Świata. Blisko był Argentyńczyk Bilardo w 86-90, ale przegrał finał z Niemcami. Natomiast jeszcze warto powiedzieć, że my z Węgrami wygraliśmy później w 1939 roku. Już tuż przed wybuchem II wojny światowej. W 27 sierpnia 4-2. No i kto strzelał gole? No Wilimowski oczywiście. Trzy Wilimowski strzelał gole i to był też ten skład Węgrów był bardzo silny. No i to był na pewno jeden z największych sukcesów tej reprezentacji Józefa Kałuży. No bo mówiliśmy właśnie o Austrii, Czechosłowacji i Węgrach. Właśnie to byli, wiadomo, oprócz Anglików i generalnie wyspiarskich drużyn, to nauczyciele futbolu w Europie. I widzimy, oni się zamienili się miejscami w finale, ale Włosi byli tutaj nieuchwytni. Fajne pokolorowane zdjęcie tej włoskiej kadry z 1938 roku, Vittorio Pozzo ze złotą nikę. Widzimy tę złotą nikę, prawda? Tak, ona właśnie trochę mniejsza od tego Copa del Duce. Do podniesienia w jednym ręku bez problemu. Poznajmy drużynę marzeń tego mundialu. 1938 rok. Na kogo tym razem postawiliście? Na jakich 11 nazw? Kolausi czy Wilimowski? Taką no właśnie, to jest to była największa chyba dyskusja. Ale jednak Wilimowski, mimo że to był jeden mecz, ale myślę, że takiego piłkarza nie można pominąć. Oczywiście. No i te 4 gole jednak, że jako pierwszy piłkarz, cały czas jednak się trzymamy wersji, że te 4 gole jako pierwszy piłkarz w historii mundialnej. Tak jak Leszek potrafi dotrzeć do różnych ciekawostek, takich przeważających szale tych wszystkich kontrowersjach, tutaj ciągle to jest jeszcze niezbadane, więc... Zawierzmy statystykom i tak jest, akurat że FIFA, że to były 4 gole. 4 gole i dajemy. Dlatego daliśmy Wilimowskiego, nie Kolausiego, no uważamy, że należy go On jest na tym zdjęciu, honorować. To on jest, tak właśnie, jest, to tak, jest, tak na tej, jest na tej fotografii z prawej strony. Słuchajcie, 38 rok. Kolejne Mistrzostwa Świata w roku 1942 roku miały się odbyć. Czy to już było ustalone, gdzie się odbędzie ten turniej finałowy? Czy FIFA nie zdążyła się zebrać? Chyba nie, prawda? Tak, o ile igrzyska, pamiętam, w roku 1940 miały się odbyć w Tokio. Zresztą Tokio. O tyle tutaj chyba jeszcze tych Mistrzostw Świata nie udało się ustalić. No i nie odbyły się finały w roku 1942, nie odbyły się też finały w 1946 roku w bardzo... poranionej Europie i na świecie II wojną światową, a kolejne finały piłkarskich Mistrzostw Świata odbędą się w roku 1950 dopiero. Całe pokolenie piłkarzy pewnie straciło szansę na to, żeby zagrać kiedykolwiek. Znakomitych zawodników straciło szansę, żeby zagrać w finałach Mistrzostw do 50 roku. Po prostu już nie dociągnęli. Ale o finałach roku 50, 54 i 58, Pele, powiemy wam w następnym odcinku Sprintem przez Mundiale, ale dzisiaj był sprint. Ja to jestem prawie że zdyszany. Co to była za przyjemność, pan Rafał, pan Łukasz. Dziękuję bardzo. Widzimy się za... Kiedy my się widzimy, Miśku? Kiedy jest drugi odcinek tego programu? A ja też jeszcze nie wiemy. Dopiero będzie dzień po dniu, czyli pewnie jutro oglądajcie. Zresztą to jest wszystko do odtworzenia. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Sprintem przez Mundiale, część pierwsza za nami. Naszego podcastu każdy z każdym posłuchasz tylko w aplikacji MP Go.